Szanowni Państwo, 36 lat temu historia zatoczyła koło. W 1944-1945 roku i w latach kolejnych komunizm rozpoczął się w Polsce od okupacji. Od tej okupacji, która zastąpiła okupację niemiecką. Była łagodniejsza, trzeba to przyznać, ale była to jednak okupacja. Było mnóstwo ofiar, mnóstwo okrucieństwa, mnóstwo ludzi poniosło różnego rodzaju straty, od utraty życia po różnego rodzaju straty materialne. Polska została zmieniona, zniszczona, zmielona, jakby po raz drugi. Później przyszły inne czasy, nieco spokojniejsze. Komunizm zmienił taktykę. Ale w 80 roku Polacy także temu złagodzonemu komunizmowi powiedzieli nie. Powiedzieli nie poprzez Solidarność. Powiedzieli nie poprzez wielki, jeden z dwóch największych dziejach świata, ruch społeczny. Ruch, który dążył ku wolności. Ku wolności Polski, ku równości, ku sprawiedliwości. I to słowo sprawiedliwość trzeba bardzo mocno podkreślić. I ten ruch został 36 lat temu zaatakowany metodami, które można określić jako okupacyjne. To była taka wewnętrzna, własnymi siłami przeprowadzona okupacja. Nowa okupacja Polski. Można powiedzieć, że ta komunistyczna maska spadła ostatecznie. Okazało się, że ten system można utrzymać tylko przy pomocy czołgów na ulicach miast, przy pomocy broni palnej, przy pomocy mas policji, ZOMO, ROMO, wielu innych formacji, całej potężnej armii, która walczyła ze społeczeństwem. I to był czas, w którym Polacy pokazali nie po raz pierwszy swojej historii, ale mam nadzieję, że już po raz ostatni, bo nie będzie już więcej takiej potrzeby, że do wolności, do swoich praw są przywiązani głęboko i serdecznie, że to dla nich bardzo ważne, że chcą walczyć. I Polska walczyła. Walczyła Podziemna Solidarność, wiele innych organizacji. Ta walka miała różne fazy, tak jak różne fazy miała polityka czy taktyka komunistów. To się zmieniało, ale powoli szliśmy ku zwycięstwu. Przede wszystkim nie udało się wtedy rozbić społeczeństwa, bo przecież pewne grupy, pracownicy wyższych uczelni, adwokaci, otrzymali w 1982 roku, mało kto dziś o tym pamięta, ogromne, niebywałe jak na kraj komunistyczny przywileje. I to jednak nie działało. To nie zmieniło tej jedności, jedności przeciwko w istocie okupacyjnej władzy. Władzy, która, powtarzam, powoli, z różnego rodzaju zwrotami, musiała się cofać. Ale cofała się w sposób przemyślany. Cofała się z planem. Być może na samym początku tego planu nie było, ale później był i był niestety realizowany. I właśnie dlatego prawdą jest to, co mówił przed chwilą tutaj nasz duszpasterz, że te rany wtedy zadane nie są jeszcze ciągle do końca zagojone, że ciągle jeszcze wiele przed nami i w dążeniu do prawdy, i w dążeniu do sprawiedliwości, bo ta sprawiedliwość nie została wymierzona. Za tamte czyny, za to podniesienie ręki na Polskę, bo 13 grudnia 81 roku Jaruzelski i jego kamaryla podniosła rękę na Polskę i Polskę zaatakowała, uderzyła.
potężnie uderzyła z poparciem swoich moskiewskich sojuszników i swoich moskiewskich protektorów. I dziś ciągle musimy o tym pamiętać. Musimy o tym pamiętać, mimo że minęło już tyle lat, że tylu ludzi z tamtego czasu już nie ma na tym świecie. Ale prawda musi kształtować świadomość naszego narodu, naszej młodzieży. Bo z tą prawdą jest dzisiaj w Polsce często nie najlepiej. Wielu ludzi, wielu skądinąd uczciwych ludzi jeszcze ciągle wierzy, że Jaruzelski uratował Polskę przed rosyjską interwencją. Wielu uważa, że może stało się coś złego, ale jednak przecież nie tak bardzo złego. I ci ludzie dzisiaj udają obrońców demokracji. Przypomnę pułkownika Mazgułę. Tak, ci ludzie dzisiaj... Tak, proszę Państwa, hańba. Hańba, bo to, co dzisiaj dzieje się w naszym kraju, ten atak na polską wolność, na polską suwerenność, na nasze prawo do kształtowania naszego życia publicznego i społecznego, ten atak prowadzony tu z Polski, wspierany z zewnątrz, to jest hańba. To jest hańba dla tych, którzy robią to w Polsce i hańba dla tych, którzy wspierają to z zewnątrz. I niech ten dzień... I niech ten dzień, dzień 13 grudnia, będzie już zawsze datą, która będzie przypominała to, że Polacy będą swojej wolności bronić. Będą jej bronić wtedy, kiedy na ulicach są czołgi, ale będą bronić także i wtedy, gdy metody ograniczania czy pozbawiania nas wolności i suwerenności są bardziej subtelne. Że Polska jest wolnym państwem wolnych Polaków. Jest wolnym narodem i będzie wolnym narodem.